Bardzo dobry moment startowy Denisa Zielińskiego i tu właśnie były te problemy. Zablokowany Niki Pedersen. Do małej od razu czmychnęli Adrian Miedziński i Robert Lambert. Niki napędzał się po dłużej i był na pierwszym uku drugiego okrążenia moment, w którym wszedł w krawężnik i nawet wydawało mi się, że bardziej agresywnie wywiezie Adriana Miedzińskiego Niki Pedersen. O, tu wszedł między dwóch. Adriana Miedzińskiego minimalnie pociągnęło. I tutaj no za szybki był Adrian Miedziński dla Nikiego Pedersena, ale nie było aż takiego zdecydowania u Duńczyka, jak czasami mam wrażenie. Że mógłby pojechać dalej prosto. Tak. No ale tak nie zrobił, więc na szczęście wtedy jeszcze nic nikomu się nie stało. I za chwilę będziemy mieli moment, który zadecydował definitywnie o wyniku tego biegu na drugim łuku trzeciego okrążenia, gdzie w problemy wpadł Adrian Miedziński. Pociągnęło go, raz wykontrował, drugi raz, no i zapoznał się z nawierzchnią motoarem. Czy tam wcześniej nie pociągnęło Krakowiaka? Czy to nie ten sam fragment toru? Może być, tak. No nie jest to co prawda ta sama skala problemu.